Hej moi drodzy, witam was serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku, a raczej kolejnej części Perseverance Part 3. Perseverance, właśnie to nie jest Perseverance, tylko Perseverance. I kochani, zaczynamy sobie dzisiaj trzecią, ale i ostatnią część właśnie naszej dialogowej w sumie gry, bo większość niestety tych rzeczy tutaj to mamy dialogi. Więc tak naprawdę możecie traktować tę grę jako taki interaktywny film z moim podkładem głosowym. Wiem, że powinienem to powiedzieć w części pierwszej, już na samym początku, jak tylko zaczynaliśmy ogrywać część darmową. Ale w sumie wyszło jak wyszło. Kochani, oprócz tego, że jest to ostatnia część, mamy tutaj podzielone drogi. Mamy podzielone drogi na Jacka oraz Karen. I myślę, że grając ostatnio Karen, dokończmy sobie może historię Jacka, bo w sumie taka zmiana postaci mogłaby nam dobrze wyjść, żeby poznać to wszystko. O, jest nawet trzecia psa! Ej, tego nie było chyba. Tak, jest ukryta historia psa, która dopiero wyskakuje po jakimś czasie. Ciekawe. Jak wyskoczy, to może zaczniemy od psa. Zacznijmy od psa. Zmieniam zdanie. Woof, woof. Arr. Woof. Arf. Arf, arr. Wak, wak. Woof. Dobra, kochani, myślę, że to będzie tylko i wyłącznie coś takiego. Tak, dobra. To mieliście onomatopeję, dobrze pamiętam. To jest dźwięk... Czy słowo dźwiękonaśladowcze? Chyba tak. Może teraz powiedziałem głupotę, ale chyba tak. Mniejsza. Psa jednak nie będzie. Czy psa już poznaliście? Więc zaczynamy historię Jacka. Jak się tu dostałem? Dlaczego stoję ze strzelbą w ręce przed stacją Boba? Historia nie jest długa, ale ma sporo zakrętów. Pokłóciłem się z żoną, Natalie. Tak, z tą, która teraz stoi tuż obok mnie. O co? O przyszłość. Mieliśmy inne wizje. Może wciąż mamy. Dla Natalie rola pielęgniarki to za mało. Chciała zrobić karierę. Studia medyczne w dużym mieście. Wyprowadzka. A ja... Dla mnie Greyville jest... Nie, raczej było sensem życia. Tu chciałem się zestarzeć. Tu są moi znajomi, przyjaciele. No i Hope. Chciałbym, żeby dorastała wśród drzew i natury. Nie doszliśmy do porozumienia. Wyjechałem do chatki w lesie odpocząć. Ze strzelbą na plecach. Po drodze zatrzymałem się na stacji Boba, mojego przyjaciela. I nic nie kupiłem. Bo nie wiem, czy pamiętacie, ale nie kupiliśmy whisky. Czasem najłatwiej jest utopić smutki w alkoholu. Ale tym razem oparłem się pokusie. Na zewnątrz spotkałem dziewczynę. Wyglądała źle. Porozmawiałem z nią chwilę i zostawiłem ją na stacji. Bob to dobry gość. Wiedziałem, że się nią zajmie. Jechałem zamyślony. I przy drodze zobaczyłem ją. Dziewczynę ubraną w czerwoną skórę, opartą o maskę sportowego auta. Paliła papierosa. Coś w jej sylwetce mnie ruszyło. Była inna. Była zapowiedzią zmian. Jakich? O tym miałem się dopiero przekonać. Dojechałem, kiedy się ściemniało. Domek. Rodowa spuścizna. Urocza ostaja z dala od gwaru miasta. O ile takim terminem można nazwać nasze małe Greyville. Pogadałem z Natalie i z Hope. Chciałbym powiedzieć, że wyjaśniłem wszystko. Ale czasem jest... Tak, że tylko nam się wydaje. Musiałem się przespać ze swoimi problemami.
Życie wydawało się okropne, ale kontakt z naturą, tak, to mogło mi wszystko wynagrodzić. Po drodze natknąłem się na coś. Pies, przywiązany do drzewa. Nie było łatwo go uwolnić. Jaki człowiek zostawia zwierzę w głuszy? Na pewną śmierć z głodu. Albo na rozszarpanie przez inne zwierzęta. Nazwałem go Night. Wróciłem do domku. Zadzwoniłem po Boba. Gość znał się trochę na zwierzętach. Kiedyś chciał być weterynarzem. Obejrzał psa. Wszystko było w porządku. Wspomniał mi, że odstawił dziewczynę ze stacji do szeryfa. Zachowywała się dziwnie, ale to wszystko. Kiedy odjechał, poszedłem na polowanie. Musiałem coś zabić. Źle to zabrzmiało, prawda? No, ale miałem pomocnika. Wtedy się skomplikowało. Rzuciła się na mnie. Dziewczyna, ta ze stacji. Tylko, że była inna. Groźniejsza, z pazurami, błędnym spojrzeniem. Próbowałem z nią gadać, prosić, ale nie chciała słuchać. Jakby coś ją opętało. Wywiązała się walka i... zabiłem ją. Pierwszy człowiek, którego zastrzeliłem. Wiedziałem, że muszę to zgłosić. Wrócić do Greyville, znaleźć Hala, naszego szeryfa. Opowiedzieć mu wszystko. W domku ledwo udało mi się znaleźć telefon. Kilka nieodebranych połączeń. Od Natalii. Odsłuchałem pocztę z drżącym sercem. Coś niedobrego działo się w miasteczku. Potwory. Natychmiast skoczyłem do samochodu i ruszyłem do domu, żeby jak najszybciej, jak najprędzej dotrzeć. Natalia jechała do mnie. Dlaczego jej tu nie było? W końcu znalazłem rozwalone auto Natalii. Ona sama była niedaleko. Szok po wypadku, rany. I nigdzie ani śladu Hope. Przerażeni szukaliśmy jej po lesie, do wtóru jęków i wycia. Aż w końcu trafiliśmy tu, na stację Boba. O, żeby się gra skraszowała? Coś się zepsuło. O! Tak, coś się zepsuło, przepraszam. Cokolwiek między nami nie było, to wciąż mój przyjaciel, prawda? Spoglądam na Natalii, przytula się mocniej. W jej oczach czai się strach i coś jeszcze. Spokojnie, znajdziemy ją. Znajdziemy naszą córkę. Musimy, Jack. Popycham drzwi, które skrzypią przeraźliwie. Pierwszym, co przyciąga moją uwagę, jest cisza. W środku nikogo nie ma. Bob? Wciskam mocniej sztucer. Przeładowuję. Hope! Mała siedzi sobie spokojnie pod ścianą, jak gdyby nigdy nic. Patrzy na mnie. Mój mały skarb. Sprawdźmy stację. Nie ma czasu na czułości. Najpierw stacja. Nawet jeśli wygląda na opuszczoną, to tylko tak wygląda. Nic nie jest pewne. Ostrożnie węsząc lufą, przekradam się na zaplecze. Za sobą słyszę głos córki. Tatusiu? Zaraz do ciebie przyjdę, słońce. Przyciskam się koło witryny. Padam na dziewczynę w skórze. Czerwona kurtka, zaciśnięte usta, pistolet w ręce. Już ją gdzieś widziałem. A
ale zdecydowanie nie wygląda na miłą panią. Zwłaszcza w tej sytuacji. Skąd mam wiedzieć, że mnie nie okradnie? Nie zabierze kluczyków, zapasów, zostawi bezbronnego z rodziną. Albo, że nie wystrzela nas wszystkich. Dobra, najpierw się zapytamy, kim jest. Nie będziemy do niej celować. Chyba po prostu zaufam przeczuciu. Lupa sztucera dalej celuje w ziemię. Nie ma potrzeby na żadne gwałtowne ruchy. Wystarczy być spokojnym. Teraz nie ma sensu robić sobie wrogów z ludzi. Hej, kim jesteś? Spogląda na mnie, na broń. Znowu na mnie. Patrzy wyjątkowo podejrzliwie. A wy? Szukaliśmy córki. Nie chcemy kłopotów. Bob to mój przyjaciel. Czuję, jak palce Natalii wbijają mi się w ramię. Dziewczyna mocniej zaciska palce na broni. Co robić? Wszystko można wyjaśnić. Wciąż trzymam palec w okolicy spustu. Jeden ruch i lupa wędruje w górę. Ale bardzo liczę, że to nie będzie konieczne. Spokojnie, Natalii. Wszystko można wyjaśnić. Prawda? To długa historia. Mamy czas, porozmawiajmy. To nie pora na prowokacje. Wolę rozmawiać niż bawić się w kowboja. Szczególnie z kimś, kto wygląda tak niebezpiecznie. Chyba mamy czas. Co się stało? Mierzy mnie spojrzeniem. W końcu wzdycha i wzdusza ramionami. Jestem... Pracowałem dla agencji. Te potwory to sprawka ich człowieka. Ja miałem to powstrzymać. Nie rozumiem tej historii. Kto to był? Naukowiec. Miał opracować serum wzmacniające żołnierzy, ale zmienił plany. Zrobiła się z tego jego osobista krucjata przeciw światu. Co zamierzasz? Nie brzmi to dobrze. Dziewczyna nie wygląda na taką, która łatwo się poddaje. To co zamierzasz zrobić? On tak po prostu wygra? Kręci głową. Wiem, jak go powstrzymać. Potrzebuję znaleźć Jane. Zanim zdążę moją zapytać, przerywa mi Natalii. Czuję napięcie w jej głosie. Ta, co uciekła ze szpitala? Różowe włosy? Tak. Cholera. Tak się składa, że ja pamiętam tą dziewczynę. I wiem, co się z nią stało. Ja ją zabiłem. Nie miałem wyjścia. Obrona konieczna. Ale zanim zdążam to powiedzieć... Karen zamiera. W jej oczach czai się wściekłość. Co takiego? Coś ty zrobił? Zaatakowała mnie. Zamieram. Wszystkie emocje ustępują mi miejsca złości. Niby, że miałem wybór? Wtedy? Miałem dać się zagryźć, jak ta wariatka rzuciła się, żeby mnie rozerwać na strzępy? Mam dziecko, żonę. Wybacz, że się nie dałem pochlastać. I w imię jakiej sprawy? Sięga po broń. Wciskam palec na spuście, czuję, jak metal powoli ustępuje. Wszystko spieprzyłeś. Wszyscy przez ciebie zdechniemy. Hej, uważaj, co mówisz. Dlaczego tak zareagowała? Czy to ważne? Czemu była ważna? Spoglądam na Natalii, ale jest tak samo bezradna jak ja. Czemu ta dziewczyna była taka ważna? Kłamałaś mi w szpitalu. Może teraz powiesz prawdę, co? Karen zaciska usta. Powoli wypuszcza z siebie powietrze. To, co chcę powiedzieć, chyba jest dla niej trudne. Kłamałam, bo to jest... Było ściśle tajne. Teraz to już nieważne.
Ta dziewczyna to pierwszy osobnik zarażony tą chorobą. Serum, jak nazwał jej twórca. Dzięki niej można było stworzyć antidotum. Ale musiałaby być żywa. Teraz już niewykonalne. Sytuacja jest patowa. To co robimy, Karen? My? Wy musicie wydostać siebie i małą z miasta. To cholernie złe miejsce dla dziecka. Zresztą sami to wiecie, co? Oczywistość. Tylko jak to zrobić? Miasto jest otoczone kordonem żołnierzy. A, no przynajmniej miało być. Nie wiem, czy już tu są, ale warto się liczyć z najgorszym. A ty? Pogadamy za chwilę. Na razie zobaczmy, czy znajdziemy tu coś przydatnego. Już mam się iść rozejrzeć, ale czuję, jak ktoś pyta mnie za rąbek ubrania. Hope. Tatusiu, żołnierze są źli? Sam już nie wiem, mała. Nic już nie wiem. Ale... Nie. Nie żołnierze. Żołnierze na pewno są bardzo zajęci, ale damy sobie radę. Nie martw się. Staram się brzmieć pewnie, ale Hope nie wygląda na przekonaną. Boję się. Tytuł. Kucam przy małej. Zagarniam ją do uścisku. Mała. Wszystko będzie dobrze. Najważniejsze, że cię znaleźliśmy. Dopóki jesteśmy razem, zawsze cię obronię. I mamę? I mamę. Nie martw się, smyku. Chodź, zobaczymy, co możemy znaleźć na stacji. Głaszczę ją po głowie i podnoszę się. Kiwam głową. Nie mamy wyjścia. Jest tu tyle rzeczy, które już nie przydadzą się Bobowi. Co zabieramy? Pamiętaj, że mamy Hope. Tak. Jak mógłbym o tym zapomnieć? Broń, amunicja. Sięgam po paczki z nabojami. Gestem daję znać Karen, żeby podeszła. Widzę, że się uśmiecha. Chyba myślimy podobnie. Znajduję pociski do sztucera i strzelby. Kilka zapasowych opakowań zawsze się przyda. Lepiej mieć i nie potrzebować. Niż potrzebować, a... Nie muszę kończyć zdania. Ołów przyjemnie obciąża kieszenie. Uspokaja. Broń. Bob trzyma tu sporo zabawek. Wiele razy gadaliśmy o najlepszych modelach. Teraz. Mam sztucer i strzelbę. Niezbędnik do polowań. Ale brakuje mi czegoś małego, co mogę trzymać przy sobie. Broń boczna. Rewolwer. 6 strzałów. Łatwe przeładowanie. Pociski grzybkowe. Siejące spustoszenie we wnętrznościach. Biorę. Bez zapłaty, oczywiście. Jedzenie. Warto wziąć coś na ząb. Chociaż w porównaniu do wyboru broni, menu żywieniowe jest bardzo okrojone. Pakuję do torby puszki, konserwy, foliowany chleb, suszoną wołowinę. Po co ci to? Nie wiadomo, kiedy będziemy głodni. Nie wiemy, co się wydarzy. Ma rację, Natalie. Gdyby wzrok mógł zabijać, Karen i ja leżelibyśmy martwi. Nie potrzebuję adwokatki. Sam sobie dobrze radzę. Zamieram. Przez szum wiatru przebijają się ryki. Tak, niskie gardłowe ryki. Słychać kroki. Coś przyciska się przez drzwi. Cholera, już tu są. Tak, musisz mi pomóc, jasne? Dobra, co mam robić? Wypadam nieco słabo, ale w takiej sytuacji nie mam zamiaru się wspierać, kto dowodzi. Zresztą... Dla Karen to chyba naturalne. Natalie, zabierz Hope, schowajcie się w kącie. Już! Nawet nie patrzę, czy żona się słucha. Nie mogę stracić z oczu pojawiających się monstrów.
Dwie kobiety, albo istoty, które nimi były i wielki dryblas o cholernie długich rękach. Gdybym wysilał pamięć, mógłbym przywołać imiona, dopasować je do zniekształconych twarzy. Tylko po co? Spotniałe dłonie obejmują kolbę broni. Spocone dłonie obejmują kolbę broni. Cholera. Strzelba byłaby lepsza, ale pociski ze sztucera też przyniosły śmierć. Jack, weź tą sprawę i tą małą. Pozostała dwójka jest moja. Mała? Może, ale rusza się cholernie szybko. Głowa. W celowniku widzę twarz. Mogła być kiedyś. Na pewno była ładna, ale resztki makijażu zmieszane z krwią. To wszystkim, co zostało po jej urodzie. Naciskam spust. Odrzut. Uderza w obojczyk. Zakażona. Upada. Połowa czaszki leży osobno. Luzem na ziemi. Raczej już nie wstanie. Cholera. Udało mi się. Spoglądam na Natalie. Tuli Hope. Cała drży, przerażona. Ale nic jej nie jest. A Karen? Ociera czoło z krwi, stojąc nad truchłami potworów. Czy ja dobrze widzę? Uśmiech? Co teraz? Teraz? Musicie się wynosić. A ty? Pogadamy za chwilę, dobra? Na zewnątrz. Kiwam głową. Co teraz? Wciąż czuję, jak adrenalina pulsuje w żyłach. Wygraliśmy. Spoglądam na Karen. Ma ten sam nieodgadniony wyraz twarzy. Opuszcza broń i rusza do wyjścia. Czas na was. Musicie ruszać. Wychodzimy za nią. A ty? Mam Marfiego do załatwienia. I nie sądzę, żeby długo na mnie czekał. Naukowiec, którego ma złapać, zmusić, żeby to naprawił. Brzmi jak coś z innego świata, ale mam szczerą nadzieję, że jej się uda. A gdyby tak... Spoglądam na Natalie. Nie wiem, czy myślimy o tym samym, ale... A może nam pomożesz? Spieszę się. Wiem, to samolubne, ale ona doskonale zna się na walce, broni, wszystkim co groźne. Bardzo by się przydała. Nie tylko mi, ale przede wszystkim Hope. Już raz jej pomogła. Zresztą, nam też. Wiem, ale my... Hope. Proszę cię, z tobą mamy większe szanse. O, to jasne. Wygląda, jakby to mocno rozważała. Kiwa głową z namysłem. Dobra, siadajcie, jedziemy. Tylko ostrożnie. Żołnierze mogą na nas różnie zareagować. Muszę przyznać, że czuję ulgę. Skoro Karen nam pomoże, to może naprawdę mamy szansę. Oczywiście, że mamy. Nie ma innej opcji. Zaciskam dłoń na klamce drzwi samochodu. Jeszcze oglądam się na stację. Przed oczami stają obrazy rozstrzanych ciał. Znajome twarze, wykrzewione w bestialskim wyrazie. Dziewczyna z lasu. Zagubiona, niewinna. Zaraz później próbująca zaorać mi twarz we wściekłym amoku. Gasnący huk sztucera, kiedy ją zabiłem. Wszystko. Jest straszne. Potworne. Tatusiu? Wszystko dobrze? Nagle czuję, jak małe rączki zamykają się na mnie. Patrzę w dół. I widzę, jak chłop przytula się ciasno, ale nie ze strachu, z troski. Moja mała. Chłop. Chodź, malutka. Biorę ją na ręce i przytulam. Otwieram drzwi i sadzam córkę z Natalii. Karen wciska się obok nich, a ja zajmuję miejsce kierowcy. Dobrze, że wiem, gdzie Bob trzyma kluczyki. Mamy z piskiem opon. Dokąd? Ku wolności.
Jest. Jest droga przez las. Przez las. Zerkam na żonę. Zawsze zapiera się rękami i nogami na samo napomknięcie o wycieczce do lasu. Teraz też wygląda na spiętą. Ona prowadzi do głównej, ale łączy się dużo dalej. Autobaba na pewno sobie poradzi. Zaciskam zęby, żeby nie zapytać skąd to wie. No właśnie też chciałem to powiedzieć, że ciekawe skąd ona wie o tyle o aucie Boba. Dlaczego jest taka pewna? Ale zostawiam to dla siebie. To będzie bezpieczne? Znajomy smród niepranej tapicerki i niedopałków drażni nos. Zerkam na stacyjkę. Kluczyki obok półka, popielniczka. Gumka? Natalii. Cholera. Co to znaczy? Dlaczego Bob ją podwoził? Przez las. Spoglądam na Natalii. Patrzy w bok, tuli chałup, głaszcząc ją po głowie. Ciągle zapominam, ile może mieć w sobie czułości. Przynajmniej dla małej. Jestem ciekaw. Jestem ciekaw. Ominę ten temat, ale chcę skonfrontować. Nie zostawię tego tak. Twoja gumka. Tutaj. Co chcesz mi powiedzieć? Natalii zamiera. Otwiera szerzej oczy, kompletnie zaskoczona. Czekaj, czekaj. Naprawdę będziemy o tym rozmawiać? Teraz? Kiedy? O co ty mnie podejrzewasz? Zerkam na Hope. Trudno. Jest już duża, może to zrozumieć. Ty i Bob. Nie, Bob mnie rozumiał w przeciwieństwie do ciebie. Jak chcesz, opowiem ci wszystko, ale jak wyjedziemy z tego piekła. Zciskam palce na kierownicy. Karen obojętnie ogląda paznokcie. Co ona musi o nas myśleć? Zresztą, czy to ważne? Jedź przez las, tam jest skrót. Wiesz, Jack, lepiej zostańmy na szosie. To jest wściekłość, ledwo myślę. Tak naprawdę nie mam wyjścia. Nie zatrzymam się teraz, żeby prać brudy. Nie zaryzykuję zdrowia Hope. Szosa, ufamy Karen, jakoś Natalii nie ufam. Lepiej jechać asfaltem. Szybciej wyjedziemy z miasta. Nic się na nas nie zaczai na otwartej szosie. Wiesz co, ja chyba zostawię jednak ten wybór, serio. Bardzo mnie ciekawi, bo widzę, że Natalii chyba coś ma na sumieniu, dosyć mocno na sumieniu. Auto toczy się gładko, chociaż silnik wydaje dość niepokojące dźwięki. Cóż, nikt nie jest doskonały. Mówiłem ci, żebyś jechał przez las. I znowu zaczyna. Naprawdę, mam tego dość. Jaki macie plan? Odpowiedz Karen. Żonę zlewamy. Pytanie nie jest bardzo trudne. Myślałem nad tym jeszcze na stacji. Dość prosty. Mówiłaś, że żołnierze są dookoła miasta. Przejedziemy przez ich kordon i znajdę jakieś auto. Umiem co nieco. Jestem tutaj człowiekiem od wszystkiego. Głównie od rzeczy trudnych. Karen pokazuje na prędkościomierz. Sensownie. Jedź wolniej, nie chcę czegoś przegapić. Tu może być naprawdę ciężko. Pamiętam, że jak jechałam, widziałam halę i ciężarówki pod nią. Całkiem blisko stąd. Wszystko wyglądało na opuszczone. Wiem, o czym mówi. Wiesz co? To dostawczaki starego Ruperta. Gość chciał tu rozkręcić biznes, założyć swoją bazę. Ale nie wypaliło. Latem dzieciaki chodziły tam pić. Auta powinny się nadawać. Zamieram. Cholera. Przed nami pojawia się pick-up, rozbity. Od maski buchają obłoki dymu. Jedźmy dalej. Nie ma szans, żebym się teraz zatrzymywał. Ktokolwiek to jest, musi radzić sobie sam. Jack, dobrze. Nie możemy się narażać. Gdyby nie Hope, sprawdziłbym to. Ale mam obowiązki wobec córki. Nie zamierzam pozwolić, żeby coś jej się stało.
Nie będę przepraszał, że cenię życie rodziny ponad innych. Nie dziś, ani nigdy. Jak chcecie. Uszkodzony pick-up znika w lusterku wstecznym. Bardzo dobrze, bo wiem, że gdybym zobaczył tam jakiś ruch, wróciłbym się. Moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do was Shiro. A wydaje mi się, że naprawdę może ta część się o wiele bardziej rozkręcić niż dwie poprzednie. Bo dwie poprzednie to było w sumie takie wprowadzenie. Tutaj, teraz, zacznie się już walka o życie. I widzę, że tego gameplayu jest coraz więcej. Nie tylko czytanie, ale i również wybory. No i takie mam wrażenie, że chyba teraz zrobimy ścieżkę Karen. I co drugi odcinek będzie różna wersja naszej przygody. Tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia w następnych odcinkach. Hej, hej!